Cześć wszystkim, dzisiaj robimy sobie kolejny dzień podsumowania na Mistrzostwach Świata. Co to były za mecze? Prawdziwe meczychy o Rosja kontra Chorwacja i mecz Szwecja kontra Anglia. Zrobimy sobie także drabinkę, zobaczymy kto może zostać mistrzem świata, obstawimy meczyki, ale to wszystko w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, mieliśmy meczyk Szwecja kontra Anglia, zwycięstwo Anglii 2-0 nad Szwecją. Absolutnie tutaj Szwecja wypadła dla mnie blado. Myślałem, że Szwecja będzie walczyła praktycznie do ostatniej minuty. Później mieliśmy meczyk Rosja kontra Chorwacja i to było takie meczycho, mięsiwo, prawdziwo świetny zaje meczyk. Rosja tutaj przegrała, tak, w tej rywalizacji. Zgodnie też z moim tak naprawdę założeniem uważałem, że Chorwacja przejdzie dalej i to rzeczywiście się sprawdziło. Chorwacja zwyciężyła w karnych. No, piłkarze Rosji nie wytrzymali tak naprawdę presji, ciśnienia, tak, no i przegrali tutaj w karnych. No ale nie oszukujmy się, jeśli tutaj patrzeć na składy, na piłkarzy i na to, jak te drużyny prezentowały się, to Rosja jechała tak naprawdę na dobrym przygotowaniu, na tym, że miała świetnego trenera Czerczesowa, czy nadal ma, tak, i na tym, że ten mundial odbywał się u nich, tak. Natomiast aspekty tak naprawdę sportowe, czy te karty mocne w ręce, miała reprezentacja Chorwacji. No to są piłkarze, którzy występują w czołowych klubach europejskich. Barcelona, Real Madrid, czy Juventus Turyn. To są naprawdę bardzo mocne zespoły, także Chorwacja tutaj się absolutnie obroniła podczas tego mundialu. Świetny mecz, tak naprawdę remis na początku 1-1, potem remis 2-2, dogrywka, tak, tutaj i ostatecznie karne. No i Chorwacja wyszła po prostu z tego tak naprawdę z twarzą, tak? Natomiast Rosja przegrała. No czy Rosja też wyszła z twarzą, tylko w sensie po prostu takim, że wiele osób typowało, że Rosja przejdzie dalej podczas tego mundialu. Świetnie tutaj Stanisław Czerczeso przygotował tą reprezentację, tą kadrę, pomimo tego, że nie ma tam jakichś nazwisk znanych, które piłkarzy, którzy występowaliby w Europie, no to naprawdę bardzo, bardzo daleko zaszli. Natomiast Chorwacja, no to jest praktycznie klasa sama w sobie, widać było, jak to prezydent Chorwacji cieszyła się na trybunach, tak, w obecności tutaj Gianni Infantino i Miedwiediewa, premiera Rosji. Natomiast Chorwacja jest tak naprawdę w grze, idzie dalej. Ja myślałem, że jeśli chodzi o ten pierwszy po prostu ćwierćfinał, a więc Szwecja kontra Anglia, myślałem, że tutaj będzie bardziej, że odwrotnie to będzie, tak, że Chorwacja właśnie zwycięży 2-0, a Szwecja Anglia będzie zakończy się remisem, potem będzie dogrywka i ostatecznie karne. Natomiast Szwedzi jakby po prostu odpuścili, tak? Odpuścili. Anglia tutaj zwyciężyła nad Szwecją, a nie uważam, żeby była Szwecja jakoś w istotny sposób gorsza piłkarsko. Dobra, teraz zobaczmy sobie, jak wygląda drabinka. Drabinka wygląda w ten sposób, się prezentuje, że mamy tutaj Urugwaj, wiemy, kontra Francja. Francja, ten pojedynek, a więc Francja kontra Belgia, super meczyk. Też będzie takie mięsiwo, taki mecz, gdzie zobaczymy dużo emocji, dużo po prostu akcji. Ciężko jest tak naprawdę mi powiedzieć, kto wygra w tym mecz Francja kontra Belgia. Bo z jednej strony i dobrzy piłkarze są we Francji, i dobrzy piłkarze są w Belgii. Belgia, piłkarze jakby po prostu mieli wycięty układ nerwowy, absolutnie grają bez kompleksu, przegrywali przecież z Japonią 2-0, później zwyciężyli 3-2. Natomiast Francja, nie wiem, czy tak naprawdę nie rozpocznie się kartkowanie, tak? Nie będzie tutaj dużo nerwów. Wiemy, że z historii, że im dalej jest Francja podczas tych mistrzostw, to już później zaczynają się nerwy. Ten Didier Deschamps też taki niby po prostu ma nerwy ze stali, ale jeżeli to już będzie praktycznie o krok od finału, to myślę, że Francja może tutaj gotować się i może się posypać kartki. Poza tym świetnych tak naprawdę mają napastników Francja, Mbappé, Griezmann, Pogba, chociaż Pogba nie jest widoczny praktycznie podczas tego mundialu, Griezmann jest bardziej widoczny, natomiast Mbappé absolutnie w świetnej, topowej formie. No zobaczymy, tak, zobaczymy, chyba że tutaj była kontuzja, albo zostałby tutaj Mbappé praktycznie na początku wyeliminowany z gry, w sensie piłkarskim, jakaś kontuzja, czy w inny sposób. Natomiast Belgia idzie praktycznie przebojem, tak?
idzie przebojem. Ja powiem tak, nawet ja z tego starcia dalej bym chciał zobaczyć po prostu Belgię, tak? Chciałbym zobaczyć Belgię w finale i uważam, że Belgii absolutnie Belgia zasługuje na finał, bo ma świetnych piłkarzy, świetnie to jest przygotowane. To nawet jest fajny futbol dla oka, jak się ogląda, tak? Dla mnie to jest po prostu tragedia, jak ja patrzę na przykład na Francję, piłkarz Pogba warty setki milionów złotych, zarabiający dziesiątki milionów złotych, gra w najlepszym klubie, jednym z najlepszych klubów na świecie i on nie daje od siebie nic więcej tak podczas tego mundialu. No to jest dla mnie tragedia jeszcze na tym etapie. Także i Griezmann, którego ja też jakoś tak sportowo, piłkarsko nie cenię, tak? On dla mnie ma jakieś przebłyski, strzela te bramki, ale ja go po prostu jakoś piłkarsko tutaj bardzo nie cenię, tak? Ma duże chęci, dużo się stara. No ale nie jest taki kompletny napastnik, tak? Według mnie Griezmann to jest bardziej taki napastnik, bo tam kiedyś czytałem na temat jego biografii, że wszędzie go wyrzucali ze szkółek piłkarskich, mówili, że się nadaje, że jest wątły, drobny, niski, no ale to nie jest taki kompletny, tak? Zobaczmy sobie, ile w pracy wkłada Robert Lewandowski czy Ronaldo w to, żeby być napastnikiem, natomiast Griezmann według mnie nie jest kompletny. No i teraz wiemy, że tutaj już Brazylia praktycznie pojechała do domu, papa. KO, czyli Chorwacja po prostu, KO, czyli tak w tym, w boksie, nie? Wygrywa Chorwacja. Chorwacja spotka się z Anglią. No to był tak naprawdę jeden z tych scenariuszy, który ja przedstawiałem u siebie na kanale filmiku, że Chorwacja może się spotkać z Anglią. I to ciekawe tak naprawdę spotkanie, ciekawy będzie meczyk. Według mnie może zwyciężyć Chorwacja, tak? Gdyby tu wygrała Chorwacja i Chorwacja gdyby wygrała, czekajcie, gdyby Chorwacja zwyciężyła i później by się spotkała właśnie z Belgią, no to absolutnie Belgia zwycięży w zderzeniu z Chorwacją. Natomiast jeżeli tutaj by wyszła Francja z tej pary i oni by się spotkali z Anglią, to uważam, że wtedy zwycięży Francja. Także różne są scenariusze. Teraz sobie zobaczmy na zakłady bukmacherskie, jakie tu są. Francja kontra Belgia i Chorwacja kontra Anglia. Meczyk 10 lipca oraz 11 lipca, jest trochę przerwy między tymi meczami. No to tak, Francja kontra Belgia, ja jednak będę konsekwentny w tym po prostu i uważam, że zwycięży Belgia. Nie wiem, czemu taki niski kurs jest na Francję, tak? No przecież Francja ma dobrych piłkarzy, ale bez przesady, zdecydowanie Belgia ma lepszą kadrę, lepsze, to lepiej to jest wszystko poukładane i też to Belgia pokazała w poprzednich meczach, tak? W reprezentacji Belgii występuje 8 piłkarzy, którzy na co dzień występują w lidze angielskiej. Lukaku, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, który zarabia ile? 375 tysięcy funtów tygodniowo, kosmiczne pieniądze, praktycznie 70-80 milionów złotych rocznie. I oni też mają po prostu taką umiejętność, genialnego mają tak naprawdę bramkarza w świetnej formie. Mają tak naprawdę genialnych pomocników, obrońców, naprawdę bardzo miło się to ogląda. Nawet muszę powiedzieć, że wrócę po tym mundialu, po tych mistrzostwach do meczy z Belgią, bo jest to naprawdę, świetnie się oglądały te mecze. Natomiast no Francja nie ma takich argumentów, tak? No ma, Francja ma napastników, ma Mbappé, ale to będzie za mało tak naprawdę na rywalizację z Belgią, to będzie za mało, tak? Pojedyncze strzały, pojedyncze gole to jest za mało. Zrywy takie jak Griezmann czy Mbappé to będzie za mało, tak? No tutaj będziemy mieć świetnych napastników w Belgii, którzy oni są jak maszynka do zdobywania bramek, będą bombać te bramki. Natomiast Griezmann czy po prostu Mbappé zdobędą się na jedną czy dwie bramki, to wszystko. Także absolutnie tutaj uważam, że Belgia zwycięży. Dziwię się, że jest taki niski kurs, tak? Chyba to na takiej zasadzie, że kiedyś Francja była dobra, silna, mocna, to dalej ostawiamy. No nie, no, trochę się zmieniło. Zwłaszcza, że Belgia jest głodna tego sukcesu, ci piłkarze naprawdę są doświadczeni, ci wszyscy piłkarze, którzy występują w Belgii, to są piłkarze, którzy występowali w swoich drużynach, grają w topowych klubach, więc nie ma jakichkolwiek argumentów, tak? Jeżeli ja widzę na przykład Fellaini wchodzi na mecz, Belgia przegrywa, a on wchodzi bez jakich kompleksów, tak? Facet po prostu z takim afrą, fryzurką, zabiera piłkę przeciwnikowi, ośmiesza ich po prostu w połowie boiska i robi to z taką lekkością,
idzie kontra na przykład ze strony tutaj Japonii, a on sobie zabiera im piłkę jak chce, tak? To są ogromne umiejętności techniczne, ogromna po prostu też głowa tutaj dużo odgrywa, że oni się po prostu nie spalą, tak? To, że przegrywają 2-0, to nie znaczy, że głowę opuszczają. W tym meczu, gdzie była Belgia kontra Japonia i Belgia rzeczywiście przegrywała 2-0, to było tylko widać, było strach po Lukaku. On rzeczywiście był przerażony. Gdyby było, pozostały piłkarze byli tacy jak Lukaku, to wiadomo, że Belgia by nie zwyciężyła. Ja też mówiłem to w jednym z filmików przed, jeszcze czy w trakcie mundialu, że Belgia bardzo mocno wygrywa, praktycznie z różnicą 3-bramkową, 3-0, 4-1, tak na początku było. Mówię, co będzie w momencie, kiedy oni przegrają, tak? To, co na przykład by było w przypadku na pewno innych reprezentacji, a więc załamaliby się, uwierzyliby w swoją doskonałość, nagle by przegrali, by powiedzieli, o kurczę, ktoś jest silniejszy od nas, my jesteśmy tacy mocni. Nie, Belgia wcale nie ma takiego, po prostu w ogóle się tym nie przejmuje. Dobra, bo się rozgadałem, potem mamy Chorwację kontra Anglia. I to też jest ciekawa konfrontacja. Nie wiem, skąd jest tak naprawdę ta wiara ciągle w tą Anglię. Gdzieś ta Anglia prześlizguje się, idzie do przodu. Brak tak naprawdę tu mocnych, topowych napastników. No jest Harry Kane, ale to jest za mało zdecydowanie według mnie. Chyba, że ta drużyna rozkręca się z meczu na mecz. Ja postawię na zwycięstwo Chorwacji i moim zdaniem w finale spotkania się Belgia kontra Chorwacja, absolutnie zwycięstwo Belgii, wysokobramkowe. Zobaczcie sobie na kursek, jest 10,52, do wygrania jest ile? 4628 zł, natomiast podatek, który trzeba odprowadzić, to jest 462 zł. No to już jest średnia krajowa, bo to jest około 4000 zł, tyle wynosi średnia krajowa. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknijże w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napiszcie też w komentarzach wasze typy na mistrza świata, kto według was zwycięży w tych pojedynkach, jestem ciekaw waszej opinii. Napiszcie też kilka zdań, dlaczego miałaby wygrać Anglia, albo Chorwacja, albo Belgia, czy a może Francja, dlaczego na przykład Francja miałaby zostać mistrzem świata. Jestem ciekawy, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Wiadomo, że piłka nożna jest nieprzewidywalna, to wszystko się może zmienić. Najwięksi eksperci mogą się mylić i się mylą często, tak, no bo to też jest piękno piłki nożnej. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.